Dzień dobry. Dzień dobry, Bydgoszcz z Radiem Gra. W Bydgoszczy na 106.7 FM rytm nadaje Radio Gra. Dokładnie 43 minuty po godzinie 9. Elokwentnie powiem, że zbliżamy się w takim razie do godziny 10. W studiu gość pojawił się, czekaliśmy bardzo mocno. Chaos, tak lubi chyba najbardziej, jak do niego mówić, czyli Szymon Karwowski z klubu motocyklowego Fenix. Witaj, Szymonie. Cześć, witam. Czy chaos, w sumie chaos brzmi... Jak ci wygodnie. Laskom jak się podoba, chaos czy Szymek? Chaos. Dobra. Nie, przepraszam, nie chcę się zawstydzać tak na dzień dobry. O co chodzi? Moi drodzy, chodzi o to, że rusza 20 kwietnia dokładnie, po raz piąty w całej Polsce, akcja, która nazywa się Moto Serce 2013, oczywiście, czyli zbiórka krwi dla dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem akcji są motocykliści zrzeszeni w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Powiem tak, rozumiem, że zbieramy krew i to jest podstawowy cel akcji, prawda? Tak, oczywiście. I zbieramy również dawców szpiku kostnego, tak dodatkowo jakby, ale to jest bardzo blisko. Zapisałem się, już jestem. No, trochę się boję, mówiąc szczerze, ale jestem. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Czy krew jest w Polsce potrzebna? To banalne pytanie, ale takowe pytania zadaje się nawet w mediach ogólnopolskich, ponieważ Polacy nadal nie są zupełnie nauczeni tego i nie wiedzą, że taką kroplą przysłowiową można uratować życie. Tak, ostatnio nawet taką zajawkę puściliśmy na Facebooku. Zostań super bohaterem, uratuj komuś życie 20 kwietnia. Mhm. Także krew jest potrzebna nie tylko w Polsce, krew jest potrzebna wszędzie, zawsze. Także, no i chcemy też jakby dać właśnie od siebie to co możemy, co nas nic nie kosztuje, czyli właśnie krew. Mhm. Warto powiedzieć również, że podczas czterech edycji, tylko w Polsce, podczas czterech edycji Motoserca w latach 2009-2012 udało się wam zebrać prawie 12 tysięcy litrów krwi, czyli było warto, krótko mówiąc. Moi drodzy, powiem tak, nasze regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, kiedy zbierze 50 litrów, to się strasznie cieszy, a tu prawie 12 tysięcy. To ile żyć zostało uratowanych? Nie będziemy nawet liczyć. Dodam tylko, że taką ciekawostką jest to, że stawiam na rynek krwiobus, gdzie jest oddawana krew, natomiast zawsze jest o wiele więcej chętnych do oddawania krwi. Podstawiamy busy i wozimy chętnych właśnie do Centrum Krwiodawstwa, do Szpitala Wojskowego, żeby jak najwięcej ludzi tego dnia mogło oddać krew. A właściwie krew można już teraz oddawać, nawet w Centrum Krwiodawstwa i jakby zaliczyć się w poczet krwiodawców Motoserca. Także już teraz można krew oddawać w ramach akcji Motoserca. Okej, a powiedz mi, czego możemy się spodziewać a propos atrakcji jakiś na rynku? No, będzie trochę ciekawostek, będzie trochę koncertów, muzyki, catering, będzie co zjeść, będzie co zobaczyć, będą pokazy tańca. Będzie też również prezentacja najnowszego motocykla naszego bydgoskiego customizera Darka, który już wybudował trzeci motocykl własnoręcznie. To jest ciekawostka i zdobył pierwsze i trzecie miejsce w zeszłym roku w Polsce. Także to dotyczy oczywiście poprzednich motocykli, a ten będziemy pokazywali no akurat jako drudzy w Polsce. Tydzień temu w Poznaniu na targach pojawił się po raz pierwszy. To będzie taka ciekawostka. To jest coś takiego ala amerykański chopper, tak? Są takie coś programy, takiego, gdzie budują... Takiego, tylko że nie z taką wielką pompą, robi to jeden człowiek własnymi rękami, w własnym garażu. No, Orange County Choppers to jest firma ogromna, sztab ludzi, ogromny warsztat, a tu jeden człowiek to wszystko robi sam, także jest to naprawdę wielki szacun i robi coś naprawdę bardzo ciekawego. Okej, czyli tak, 20 kwietnia w jakich godzinach, stary rynek? 20 kwietnia między 10 a 16 cały czas coś się będzie działo, będzie co zobaczyć, będzie gdzie się pobawić, będzie gdzie dzieci zostawić, bo będą również ciekawostki dla dzieci. Ciekawostki szykujemy wspólnie z V8 Team, to jest taka zaprzyjaźniona grupa, z którą działamy. Będą różnego rodzaju pokazy, prezentacje, stoiska, wystawy, konkursy. Będzie można na ściankę wspinaczkową powchodzić, będzie konkurs ustawiania skrzynek takich przy asekuracji, kto wejdzie na jak największą wieżę ze skrzynek, otrzyma nagrody. No i ciekawostką oczywiście są nagrody od sponsorów, które są przeznaczone dla ludzi oddających krew. Główna nagroda to skuter, będzie też voucher na sesję zdjęciową wartości 1000 zł, będą zaproszenia do restauracji i wiele innych.
Czyli całkiem przyjemnie. Pamiętajcie, w takim razie 20 dzień kwietnia 2013 roku, oczywiście po raz piąty odbędzie się akcja Moto Serce. Na naszym starym rynku, pamiętajcie tylko, żeby się nie załatwić jakoś dzień wcześniej, żeby można było tą krew spokojnie oddać. Mówię to niestety z własnego. Tak jest, polecamy i zapraszamy oczywiście na Moto Serce i do oddania krwi. Okej, na www.gra.fm oczywiście są już informacje, jeśli ktoś nie zapamiętał, bardzo proszę się wczytać raz jeszcze dokładnie. Dziękujemy Ci, Chaosie, w takim razie. Dzięki, do zobaczenia. Szerokiej drogi, najlepszego. Dzień dobry, Bydgoszcz.